Radio Wnet, www.wnet.fm. A my dalej pozostajemy w kręgu spraw międzynarodowych. W naszym studiu dr Krzysztof Zalewski, znawca spraw azjatyckich, bliskowschodnich, Instytut Bojma, Centrum Studiów Polska-Azja. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana, witam słuchacze. Po raz pierwszy studiuję w Warszawie. Mieliśmy już okazję rozmawiać, kiedy byłem w Wiedniu, a dzisiaj z Warszawy po raz pierwszy, także witam tym bardziej serdecznie. Podobno żyjemy w stuleciu Azji. Skoro żyjemy w stuleciu Azji, to poprzedni rok też pewnie był rokiem Azji. Co się takiego ważnego wydarzyło na tym najważniejszym z kontynentów? No właśnie, to jest chyba największa zmiana, że tuż po rozmowie o Ameryce możemy rozmawiać o Azji. To znaczy jeszcze parę lat temu to było zupełnie niewyobrażalne. Dominacja Ameryki i Ameryki Północnej w naszym wyobrażaniu o świecie była niemal zupełna. Teraz mamy świat, który coraz bardziej jest dwubiegunowy i to jest chyba największe ze zmian. To znaczy myślimy o świecie jako takim, w którym musimy patrzeć na to, co się wydarza w Ameryce i co się wydarza w Azji niemal równolegle. Oczywiście z punktu widzenia Azji, z naszego nią zainteresowania, najważniejszy był konflikt amerykańsko-chiński. To nie tylko w takim wymiarze praktycznym, to znaczy tego, że nagle wojna handlowa stała się nie tylko faktem, ale też organizowała nasze myślenie o świecie. To znaczy, coraz bardziej mamy poczucie, że ten dwubipolarny świat się zderza, że Chińczycy i Amerykanie coraz bardziej wchodzą w konflikt. I to nie jest tylko kwestia tego, jak o realności, ale też o sposobu myślenia. W październiku było bardzo słynne przemówienie wiceprezydenta Pence'a o tym, że właśnie wkraczamy w epokę nowej zimnej wojny. No i to chyba jest, jeżeli miałbym wskazać jedno najważniejsze wydarzenie, to jest właśnie powrót myślenia zimnowojennego w relacjach chińsko-amerykańskich. Czy to jest tak, że to rzeczywiście to, co się dzieje, możemy określić mianem zimnej wojny, czy mianem wojny handlowej? Czy to trochę nie jest tak, że media tak samo się napędzają, szukając śladów tego konfliktu? No, oczywiście nie jest to taka skala, jaka miała miejsce w roku 1948, jak w Churchill 1947, jak Churchill ogłaszał to, że Europa została podzielona murem, kiedy rzeczywiście groził nam rada chwila wybuchu wojny. Myślę, że jeszcze nie jest tak źle. Natomiast rzeczywiście sposób myślenia zimnowojenny wrócił do głów. Konflikt amerykańsko-chiński nie jest tylko kwestią pana prezydenta Trumpa. To jest sposób myślenia, wydaje mi się, znacznej części amerykańskiego establishmentu. Zarówno demokratycznego, jak i republikańskiego. To jest kwestia myślenia też generałów amerykańskich, którzy na sesjach, których nie ma dziennikarzy, albo proszeni są oni podawanie nazwisk i cytatów, mówią o tym, że w ciągu 10 lat może wybuchnąć wojna amerykańsko-chińska i że musimy być na nią gotowi. Pytanie o potencjał Chin, bo wielu obserwatorów wskazuje, że jednak ta chińska potęga jest nieco przeszacowana, że przy całym jakby tutaj uznaniu dla wzrostu, który chińska gospodarka przez wiele lat się wykazywała, to tutaj różnica potencjału, zwłaszcza potencjałów militarnych, jest cały czas zbyt ogromna, że innymi słowy Chiny jakkolwiek by w tej chwili nie były potężne, jakkolwiek nie wykupywały wszędzie na świecie wszystkiego, co się da, to jednak wciąż nie mają takiego potencjału, żeby tak naprawdę Ameryce zagrozić. No, ale bardzo szybko ta sytuacja się zmienia. To znaczy wszystkie konflikty przeniosły się z pola walki tradycyjnego także do sieci. I tam szanse wydają się bardziej wyrównane. Oczywiście Chiny mają własny internet, który kontrolują, własne firmy. Każda firma wielka amerykańska, którą znamy z Polski, ma właściwie swojego chińskiego odpowiednika. Wydaje się też, że Chiny skutecznie prowadzą działania wywiadowcze na wielu polach w Ameryce i nie tylko. Także na polu informacyjnym, na polu wywiadu, wydaje mi się, że tutaj te szanse są znacznie bardziej wyrównane, niż byśmy chcieli jeszcze parę lat w to wierzyć. Po drugie, znacznie bardzo rośnie percepcja potęgi Chin.
co we wszystkich konfliktach jest ważne. W tradycji chińskiej takim myślicielem o strategii był Sun Tse, który mówił o tym, że prawdziwy generał tak doprowadzi u przeciwnika do przekonania, że jego armia jest tak potężna, że przeciwnik sam się wycofa. Więc bardzo rośnie percepcja potęgi Chin. Rośnie coś, co możemy nazwać miękką siłą, soft power. To, że tak wiele mówimy o jedwabnym szlaku i właściwie się tak wiele mówi w każdym miejscu globu o jedwabnym szlaku, to jest już niesamowity sukces Chin. Jeżeli zaś chodzi o kwestie militarne, stricte u Chin wzrosła bardzo zdolność do obrony. Do tego, żeby na przykład w cieśninie tajwańskiej uniemożliwić Amerykanom jakiekolwiek akcji. Natomiast rzeczywiście to nie jest jeszcze globalna potęga militarna. Powiedział pan, bardzo wiele mówi się o jedwabnym szlaku. Czy nie jest tak, że ten rok jednak przyniósł pewne rozczarowanie w takim sensie, że w wielu miejscach na świecie obserwatorzy też mówią, że tak naprawdę ten jedwabny szlak nie do końca istnieje, że Chińczycy doskonale opanowali taką technikę, żeby opowiadać o czymś, co to się nie wydarzy, natomiast tak naprawdę to jest kilka punktowych inwestycji w różnych miejscach świata, a nie żaden szlak. No, którym jest bliżej, zajmuje się w Azję Południową i tym, co tam się dzieje w akwenie, które za Amerykanami i za Japończykami coraz częściej nazywa się Indo-Pacyfikiem, wspólnym akwenem Oceanu Indyjskiego i Spokojnego. I tam rzeczywiście jest to przemyślana koncepcja, to są punktowe rzeczywiście inwestycje, ale dotyczą wysp Malediwów, Sri Lanki, gdzie chińscy inwestorzy wykupują porty, stają się ich operatorami. No i wiadomo, że zwykle one są dostosowane do tego, żeby z portów handlowych mogły stać się, tak, przyjąć ewentualnie też chińską marynarkę wojenną. To rzeczywiście jest punktowe. Jeżeli chodzi o połączenia lądowe, to wymaga więcej czasu. Ale nie wspominajmy o tym, że kiedyś Amerykanie stworzyli taką zasadę 70-80-90 dotyczącą oceanów. To znaczy, że 70% naszej planety pokryte jest wodami oceanicznymi. 80% ludzi mieszka nie więcej niż 100 kilometrów od wybrzeża, a 90% handlu światowego czy towarów przechodzi przynajmniej raz w drodze do nas, do naszych sklepów, do naszych domów, drogę morską. No i rzeczywiście to, co się nazywa, to, co uważamy za punktowe inwestycje, to rzeczywiście może są punktowe, ale jeżeli połączymy te kropki, no jednak coraz bardziej to wygląda na drogę morską. Trzeba patrzeć na mapę, innymi słowy. Jest godzina 7:37. W naszym studiu pan dr Krzysztof Zalewski, znawca spraw azjatyckich. Zaraz tutaj dalej po tej Azji sobie podwędrujemy rzeczywiście na południe w obszar Oceanu Indyjskiego. Chwila muzyki. Teraz kolejna rocznica muzyczna. 13 grudnia 73 roku w Sydney odbył się pierwszy koncert legendarnej australijskiej grupy AC/DC. I teraz będzie taki kawałek, też chyba trochę pasujący do dzisiejszego dnia. Can I sit next to you, girl? 87,8 FM Warszawa, a w Krakowie 95,2 Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic. Zapraszamy do słuchania Poranka Wnet dzisiaj do godziny 10. Cały czas w studiu z nami jest pan dr Krzysztof Zalewski, Centrum Studiów Polska-Azja, Instytut Bojma. Kolejny gość też przyszedł i właśnie popija kawę, pan Sebastian Stodolak, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziennikarz zajmujący się sprawami przede wszystkim ekonomicznymi, ale nie tylko. Dalej rozmawiamy o bilansie roku, jeśli chodzi o Azję. I tak trochę cały czas jest mowa o Chinach. Rzadziej rozmawiamy o Indiach. Przyszła taka informacja z Indii o wypadku w jednej z tamtejszych kopalni związane z małoletnimi górnikami, którzy utknęli w zalanej kopalni. Świat, w którym 15-latkowie pracują w kopalniach, to nie jest taki świat jeszcze chyba bardzo nowoczesny. To jest rzeczywiście z punktu widzenia Europy i Ameryki i ochrony praw dziecka rzeczywiście coś wstrząsającego. Indie rzeczywiście są jednocześnie w epoce przedprzemysłowej i ponowoczesnej. I to jest chyba najbardziej fascynujące i najtrudniejsze w tym kraju. To znaczy, przypomnijmy tylko o tym, że 60% Indusów, wszystkich obywateli Indii, bierze swoje podstawowe ich dochodów jest rolnictwo. Też inna dana, która taka jest dla mnie zawsze
stawiająca ten kraj w perspektywie, to jest to, że ponad 65% ludzi, a więc prawie 2 na 3, ma poniżej 35 roku życia. I rzeczywiście jest to społeczeństwo młode, co nie usprawiedliwia tego oczywiście, że dzieci pracują w kopalni, ale to są światy, które istnieją równolegle. To znaczy bardzo nowoczesne centra z rozwiązaniami technologicznymi z epoki cyfrowej współwystępują z slumsami, które są dosłownie parę ulic dalej. I rzeczywiście to tragiczny wypadek, one niestety się będą powtarzać, no ale to jest też kwestia tego, że wielu ludzi musi podejmować każdą pracę, którą może mieć. Stąd się bierze największym napięciem społecznym, największym problemem każdego rządu Indii, obecnego i każdego przyszłego, będzie zapewnienie miejsc pracy ludziom, ponieważ co roku muszą stworzyć 20 milionów nowych miejsc pracy. No, w związku z tym przy takiej podaży pracowników zapewnienie też godnych warunków pracy jest wyzwaniem. To są te wielkie liczby, to jest ta skala azjatycka. W Indiach ciekawe jest chyba też to, że to jest ogromna demokracja. O ile w Chinach mamy do czynienia z dyktaturą tego zbiorowego cesarza, jakim jest partia komunistyczna, o tyle tutaj mamy kraj demokratyczny. Jak ta demokracja w praktyce funkcjonuje? No, funkcjonuje całkiem nieźle. Język debaty publicznej jest brutalny i taki poziom na 2 zwalczające się obozy także w Indiach jest bardzo silny. Te 2 obozy skupione wokół kongresu partii, która została założona przez dynastię Gandhi, jest obecnie w opozycji i wobec partii, wokół partii ludowej indyjskiej, premiera Narendry Modiego. Te 2 obozy się zwalczają brutalnie, ale wybory są regularnie i nie sposób przewidzieć ich zwycięzcy. No tak to chyba jest w każdej demokracji. Ta partia ludowa i premier Modi przychodząc do władzy, to byłby jednak pewien taki przełom w związku ze skalą porażki Indyjskiego Kongresu Narodowego. Ten przełom też wiązał się z pewnymi obietnicami, jakby pewnych nowych rzeczy, jeśli chodzi o indyjską gospodarkę. Już teraz po tych kilku latach można jakby jakoś podsumować, jak te rządy premiera Modiego przebiegają. No właśnie, dla Hindusów takim okazją do podsumowania będą wybory, które muszą się odbyć, takim sformułowanie anglosaskie, przed majem 2019 roku, czyli w ciągu najbliższych 4-5 miesięcy będziemy mieli wybory. Mieliśmy bardzo ważne wybory w 4 indyjskich stanach, czy 5 w ostatnich miesiącu i po raz pierwszy od właściwie 5 lat partia rządząca poniosła druzgocącą klęskę. Nie wygrała żadnego z tych wyborów i jest możliwe, że będzie mi zmianę, powrót władzy do dynastii Gandhi. No, Rahul Gandhi, który jest właśnie potencjalnym przyszłym premierem, jest prawnukiem premiera, wnukiem premiera i synem premiera. No, mało osób może na świecie sobie po taką rodzinną historię dopowiedzieć. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o powodem tych klęsk, które nie przesądzają w wyniku wyborów w całych Indiach, jest to, że rzeczywiście ostatni rok był dla Indii bardzo, bardzo trudny. Znaczy, Hindustan był bardzo szybki był wzrost, natomiast mało osób z niego korzystało. I przede wszystkim Indie bardzo odczuwają monsuny, a więc rolnicy odczuli to, że jeżeli w zeszłym roku była susza, to w tym roku było bardzo, bardzo dużo deszczów i bardzo dużo powodzi. I z tego powodu ludzie potracili majątek swojego życia. System ubezpieczeń płodów rolnych nie działa tak dobrze, żeby te straty im wynagrodzić. Liczba samobójstw na przykład wśród chłopów jest rekordowo duża. Także rzeczywiście, jeżeli chodzi o gospodarkę wiejską, to był trudny rok dla wszystkich. 60% ludzi to są ci, którzy decydują tak naprawdę o wyniku wyborów. Ale jeżeli chodzi o nowoczesną stronę gospodarki Indii, to jest kwestia tego, że właściwie system Aadhaar, system elektronicznej identyfikacji ludzi, zaczął działać. I to jest taki bardzo zamazowany system, powiedzmy PESEL, to znaczy tego, że władza zbiera dane nie tylko o zamieszkaniu, nie tylko o płci, tak jak u nas PESEL, ale też o tym, on zbiera tęczówkę, zbiera wszystkie dane biometryczne, czyli to, jak
przepisuje na ileś cyfr różne dane odnoszące do twarzy. Numer Aadhaar jest połączony z odciskami 10 wszystkich palców. No to jest, i on jest używany powszechnie, zarówno w kontaktach z administracją, to znaczy bez numeru Aadhaar nie można pójść do szpitala, nie można dostać wsparcia od państwa, nie można dostać żadnych świadczeń społecznych, ale teraz coraz trudniej też dostać kredyt w banku. Także to właściwie miał być system, który związany jest z administracją publiczną, tak naprawdę stał się podstawą krwiobiegu takiego ekonomicznego w kraju. Ale ma swoje... Taka próba opanowania i skontrolowania tej magmy indyjskiej. Tak jest. Pan dr Krzysztof Zalewski, Centrum Studiów Polska-Azja. Proszę nam jeszcze powiedzieć, bo to jest Centrum Studiów Polska-Azja, Instytut Bojma, czy to jest tożsama instytucja, czy są dwie instytucje? My się zmieniamy. To znaczy, byliśmy Centrum Studiów Polska-Azja, ale stwierdziliśmy, że warto w jakiś taki sposób może obrazowy pokazać polskie zainteresowanie i polskie zaangażowanie w Azji, i Michał Bojm, który był misjonarzem jezuitą polskim w XVII wieku, jest taką postacią, która dobrze pokazuje może nie ciągłość, ale tradycję tego zaangażowania polskiego w Azji. O Michale Bojmie, jezuicie polskim, to może kiedyś zrobimy oddzielną audycję, a rozumiem, że jeśli chodzi o zespół, jest też kontynuacja, tak? Oczywiście, tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. Dr Krzysztof Zalewski, znawca spraw azjatyckich, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Radio Wnet, www.wnet.fm